chwała Jezusowi, jak zawsze. I przez całe wieki, na wieki, przez wieki. I słów brakuje, żeby to określić, czym jest wieczność. My, ludzie śmiertelni, którzy żyjemy w tych ciałach, ograniczeni czasem i materią, nie mamy pojęcia, co to znaczy wieczność. Ale każdy z nas dojdzie do tego momentu, kiedy spotka się z wiecznością. Ciężko jest na umysł ludzki zrozumieć wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Próbujemy pojąć, ale nie ogarniamy tego umysłem. Wiecie, wszystko jest ograniczone, wszystko ma swój limit. Nasz ludzki umysł ma niesamowite zdolności, których nie wykorzystujemy, ale też ma swój limit. Wiele razy Boga próbujemy zrozumieć na sposób ludzki. Próbujemy spostrzegać Jego działanie w naszym życiu, w życiu innych. Poruszanie się, tak on się porusza. Próbujemy zrozumieć na swój własny umysł, ale to jest wszystko marność. Marność zrozumienia Boga i tego, co Bóg czyni. Bo jak można ograniczonym umysłem objąć coś lub kogoś, co jest nieograniczone? My, którzy jesteśmy ograniczeni w czasie i materii, jak możemy ograniczyć coś, co jest wieczne i niezniszczalne? Chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Zawsze mówię rozmawiać, przecież nie porozmawiamy. Chyba że wyślecie jakieś komentarze, to wtedy możemy rozmawiać. Chyba że odezwiecie się na Messengerze albo na jakimś innym portalu, znaczy portalu jakimś. Dobra, zostawiam to. Jeśli miałabyś lub miałbyś pójść na wojnę i miałby z tobą iść generał, który będzie tobie przewodził. Generał, dowódca. I miałbyś do wyboru dwie osoby. Jedna osoba to człowiek szczupłej postury, bez doświadczenia. Taki, wiecie, okulary okrągłe. Taki mul książkowy, który wyczytał wszystko o wojnie, o walce, o bitwach z książek, które o tym dużo mówią. I masz drugiego człowieka, który jest poharatany, ma dużo blizn na twarzy, ma blizny na ciele. Każda blizna opowiada historię z bitwy, z wojny, jaką przeżył, jaką przetrwał. Po twarzy widzisz, że po prostu ten człowiek bardzo dużo przeżył, przeszedł, ale stoi. Oboje mają tytuł generałów. Za kim byś poszedł na bitwę? Z kim byś poszedł na bitwę? Z tym, który ma doświadczenie, który przeszedł wiele, czy ten, który zna tylko z teorii rzeczy? Czy może nas pouczać, jak wychowywać dzieci, ten, który nie ma dzieci? Czy możesz siąść do samochodu z kimś, kto nigdy nie jeździł, będzie cię uczył jeździć? Jak możemy zaufać komuś, kto nie ma doświadczenia? Jak możemy za kimś podążać w tym, co gada do nas, jeżeli nie ma pojęcia o tym, co mówi, bo nigdy tego nie przeżył? W całej Słowie Bożym mamy mnóstwo bohaterów wiary, mnóstwo ludzi, którzy przeżywali różne perypetie, okoliczności, upadki, ciężkie chwile, cierpienie, wzmagania, płacz, zgrzytanie zębów i różne inne doświadczenia życiowe były ich udziałem. W 11 rozdziale Hebrajczyków mamy opis wielu bohaterów wiary, którzy przez wiarę uczynili niesamowite rzeczy, przez wiarę w Boga, zaufanie Bogu, uczynili niesamowite rzeczy. Bóg, umieszczając ich w 11 rozdziale Hebrajczyków, chciał zaznaczyć ich życie. Chciał w jakiś sposób ich, powiedzmy, wywyższyć przez to, co uczynili przez wiarę w Boga, przez to, co uczynili dla Boga. Natomiast niewielu z nich było ludźmi doskonałymi. Wszyscy ci ludzie, bohaterzy wiary, przychodzili, różne doświadczenia i
tsunami życiowe, które uderzały z nich z potężną siłą, w nich z potężną siłą i powalały ich. Abraham uciekając do Egiptu, idąc do Egiptu, powiedział, że Saraj to nie jest jego żona, tylko jego siostra. Mimo tego, że ufał Bogu i Bóg już miał dla niego plan, wypał się Saraj jako swojej żony, bo bał się, że Abimelek, król, zabije go, tak jak Dawid zabił Uriasza, pożądając Betrzebę. Dlatego Abraham bał się śmierci. Więc powiedział, że to jest jego siostra. Co prawda była jego kuzynką, ale... Znacie historię. Paweł. Paweł... Zobaczcie na Pawła. Paweł, morderca chrześcijan, z krwią na rękach, czuł nienawiść do Kościoła Chrystusa Jezusa. Każdy klepał go po plecach z jego otoczenia. Mówi, dobrze Pawle, dobrze zrobione. Wczoraj zabiliśmy 10 chrześcijan. Po prostu chwała Bogu. Pawle, dzięki Tobie dopadliśmy następną grupę chrześcijan. Po prostu jesteś niesamowity w gorliwości dla Pana. Klepam go po plecach, a Paweł jeszcze większą gorliwością, z pianą w ustach idzie dalej szukać tych, którzy ufają Chrystusowi i oddają swoje życie Chrystusowi. Klepią go po plecach i mówią, Pawle, dobra robota. Paweł rośnie w pysze i mówi, po prostu jestem niesamowity, jestem najlepszy. Jestem jak taki pies myśliwego, który wygrzebie każdego królika z nory. Ale na drodze do Damaszku Pan swoją światłością powala go na ziemię, oślepia go światło pańskie. Paweł przeżywa nawrócenie, nowonarodzenie i tak dalej. Później jest ochrzczony Duchem Świętym. I w swoich listach pisze, że Bóg, i mógłby być to w jakiś sposób nonsens, i pisze, Bóg wybrał mnie już w łonie mojej matki, żeby objawić we mnie swego Syna Jezusa Chrystusa. I teraz ktoś, kto by to czytał i znał Pawła i nie wierzył w to, że on się nawrócił, powiedział, Pawle, proszę Cię, co Ty w ogóle piszesz? Co ty ludziom, jakie kity wciskasz? Że Bóg wybrał Cię już w łonie Twojej matki, to co Bóg nie wiedział, że Ty będziesz mordercą chrześcijan, że Ty będziesz miał krew na rękach, że Ty będziesz tym, który będzie sapał gniewem, nienawiścią do wierzących, to Bóg pozwolił na to? Już wybrał Cię w łonie matki, Ty próbujesz się teraz obmyć, oczyścić się, czy co, Pawle? Bo ja Cię nie rozumiem w ogóle. Do tego momentu, kiedy się narodziłeś, do momentu drogi do Damaszku, to po prostu Ty byłeś prześladowcą, w jakiś sposób wyrosłeś na prześladowcę Kościoła Jezusa Chrystusa, a teraz próbujesz się wybielić i mówisz, że w łonie matki Cię już wybrał. Zobaczcie życie Pawła. Prześladowca Kościoła. Gorliwy w tym, co robił. A jednak Pan wybrał go już w łonie matki, żeby na nim objawić swoją miłość, swoje miłosierdzie, swoją łaskawość. Może Ty jesteś dzisiaj w miejscu, gdzie przechodzisz bardzo ciężkie chwile i myślisz, że wszystko, cały świat Cię wali. A ludzie Cię potępiają. Dlaczego o tym mówię? Bo słuchajcie, każdy z nas nie jest wolny od upadków. I Pan, Bóg ma plan dla Twojego życia. Jeśli się przybliżysz do Niego, jeśli będziesz szukał Jego oblicza, jeśli będziesz miał gorliwość dla Boga, żeby poznać Boga żywego, żeby poznać Jego Słowo, żeby poznać, przybliżyć się do Boga żywego. Nie mówię o religijnych rzeczach. Nie mówię o prawdziwej, żywej relacji z Bogiem Ojcem, który miłuje nas wszystkich. On ma plan. Księga Ozeasza. Czy ktoś z Was czytał Księgę Ozeasza? Czy ktoś z Was czytał historię o Samsonie? Ludzie są szybcy do osądzania, do krytykowania. Ozeasz. Wyobraźcie sobie sytuację. Jeżeli czytasz Słowo Boże, jeżeli zaczniesz czytać Słowo Boże, albo już czytasz Słowo Boże, nie czytaj to jako historia, ale próbuj wejść w buty tych ludzi, o których czytasz. Próbuj wejść w ich sytuację. Próbuj poczuć ich emocje. To, co przeżywali, to, co widzieli, to, czego doświadczali. Próbuj to zrozumieć.
weź ich buty i próbuj to zrozumieć. Wtedy będziesz jeszcze miał większe objawienie tego, co Bóg chciał zrobić i robił przez nich. Ozeasz, prorok pański. Prorok Pana, wybrany przez Pana na proroka, prawdopodobnie namaszczony olejem, wylewanym na głowę proroków. Pewnego ranka wstaje, klęka na kolana i modli się do Pana. Szuka Jego oblicza w modlitwie, uniżając się przed Panem. Wywyższa Jego imię. I Pan przemawia do Ozeasza. Ozeaszu, idź na rogi ulic, znajdź prostytutkę i zabierz ją do domu. Ożeń się z nią i zrodzisz z niej potomstwo. Wyobrażacie sobie Ozeasza, proroka, wychodzi z domu, ludzie już go obserwują, mówią: cześć Ozeasz, witaj Ozeaszu, proroku pański. Ozeasz mówi: witam cię, niech cię Pan błogosławi, szalom, 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 szalom. I idzie i obserwują Ozeasza. Wiecie, prorok pański wtedy w tamtych czasach był postacią bardzo znaną i widoczną. Każdy oczekiwał słowa od Pana przez usta proroków. Widzę Ozeasza, Ozeasz bierze prostytutkę za rękę, nie wiem, czy ją z nią rozmawia, idą razem i wprowadzają do domu. Ludzie mówią: o, patrzcie, 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 co się dzieje z Ozeaszem. Chyba, nie wiem, zwiedziony. Zwiedziony. Wpada w grzech. Prostytutkę wziął do domu? Nie, to już po nim. On już jest skończony. Ozeasz jest skończony, to po prostu ześliznął się całkowicie. To jest cudzołożnik, już po nim. Już go po prostu jęzorami zamordowali, jęzorami go tak jak nożem pociechali, że nie ma na nim już żadnej suchej nitki. W każde miejsce, które jest zdrowe na Ozeaszu, już jest pocięte jęzorami jego krytykantów. Ozeasz jeszcze lepiej robi. Poślubia tą prostytutkę. Wszyscy, którzy ją sypiali, Ozeasz, prorok Pana, ty widzieliście Ozeasza? Prostytutkę se wziął. A ja dwa dni temu z nią, czy tam miesiąc temu z nią spałem. No, zobacz, jaki głupiec. Zamiast wziąć sobie jakąś dziewicę z naszego narodu, jakąś młodą pannę, która po prostu nie jest taka brudna, nieczysta jak ta prostytutka, to nie wiem, czy on szuka sobie doświadczeń jakichś seksualnych, czy czego, po prostu jest zwiedziony. To zboczeniec jakiś po prostu to jest. I wiecie, już słyszę te wszystkie głosy, tą krytykę, wszystko na co stać człowieka, jeśli chodzi o krytykę, bez w ogóle żadnych granic, ograniczeń. Jęzory klepią, nie? Później Ozeasz bierze ślub z nią, następna krytyka, później zradza mu dzieci, już ta prostytutka jest z brzuchem, chodzi z brzuchem po mieście, o, zobacz, zbrzuchacił ją, prostytutkę zbrzuchacił, będzie miał bękarta, bachora z niej. Wiecie, jak to ludzie, ludzie po prostu są bezwzględni, są bezlitośni w swojej krytyce. I wiecie, co jest najgorsze? Podchodzą do Ozeasza i mówią: Ozeaszu, czy ty na głowę upadłeś? Czy ty w ogóle widzisz, co ty robisz? W jakim ty miejscu jesteś? Co ty w ogóle wyprawiasz, Ozeaszu? A Ozeasz patrzy swoimi pokornymi, cichimi, pełnymi pokoju oczyma i mówi: Pan mi powiedział, że mam to zrobić. Pan ci powiedział, że masz to zrobić? Który pan? Jaki pan ci powiedział? Ozeaszu, albo ty coś wziąłeś, albo przestań brać to, co bierzesz, bo naprawdę ci padło na głowę. Może za dużo na roli pracujesz na słońcu. Pan ci powiedział. Ozeasz, tak, Pan mi powiedział. Znam głos Pana i wiem, co robię. Mało tego, ta prostytutka od niego odchodzi, zostawia go. Nie wiem, czy te dzieci zostają z Ozeaszem, czy ona bierze te dzieci ze sobą. Jakiś czas mija, Pan przychodzi do Ozeasza i mówi: Ozeaszu, wysyć jeszcze jedną prostytutkę. Nie, Panie, proszę Cię, nie rób mi tego. Bierze drugą prostytutkę, ta prostytutka też go zostawia i później Pan mówi do ludu Izraela, mówi: tak samo właśnie co się stało między Ozeaszem a tymi kobietami, tak samo Wy mnie traktujecie. Ja Was przygarnąłem, wziąłem Was z rynsztoku, jakby z ulicy, gdzie byliście poniewierani. Nikt o Was się nie troszczył, nikt o Was nie dbał, a ja, Bóg Izraela, Wasz Bóg,
zatroszczyłem się o was, wziąłem was pod swój dach, nakarmiłem, nałożyłem na wasze ciało ubranie, biżuterię, wszystko co jest, dałem wam imię, dałem wam jakąś chwałę, a wy znowu zostawiacie mnie i odchodzicie do swoich bóstw, do swoich bałwanów i cudzołożycie w duchowym cudzołóstwem z bałwanami. I ten przykład Ozeasza był jednym z wielu przykładów, gdzie Bóg przez swoich proroków, przez życie proroków i tego, co prorocy doświadczają, pokazuje Izraelowi, jak oni go traktują. I tak samo wiele razy może być w naszym życiu. Przechodzimy różne okoliczności. Nawet nie wiemy, że to może być w jakiś sposób popchnięcie przez Boga w jakiejś sytuacji życiowej, gdzie ty musisz po prostu być wyćwiczony, wypróbowany, żeby później na końcu otrzymać chwałę. Samson. Kto wam powiedział, że Dalila to jest prostytutka? W ogóle skąd się wzięła ta chora nauka na temat Samsona i tego, że on po prostu chodził na prostytutki? Daję ci wyzwanie teraz. Pokaż mi w słowie, w całej historii Samsona, że Dalila to była prostytutka. To była kobieta, która nie sprzedawała się za pieniądze, tylko po prostu była kobieta, tak jak dzisiaj wiele kobiet, które po prostu żyją w wolnych związkach z mężczyzną. Czy teraz każda kobieta, która żyje w wolnym związku z mężczyzną, to jest prostytutka? Oczywiście, dała się przekupić przez pieniądze. Za pieniądze. Filistyńskim jakimś tam wyższym ludziom, którzy byli na jakichś stanowiskach rządowych. A to co to byś zrobił? Ja tu nie mówię o tym, co zrobiła Dalila. Ktoś by ci zagroził życiem. Śmiercią. By ci ktoś zagroził śmiercią. Wiecie, ilu polityków jest dzisiaj... Prawie wszyscy politycy są tak skorumpowani, że są zastraszani. Dzisiaj w dobie mediów możesz tak zmanipulować człowiekiem. Idziesz, wchodzisz w politykę, myślisz, że będziesz zmieniał ustawy, że po prostu będziesz niesamowite rzeczy robił. Oni ci tak korumpują, mówią, słuchaj, jesteś teraz w polityce, jesteś postacią medialną, robisz to, co my ci mówimy, jeżeli nie, to zrobimy tak, że damy ogłoszenie medialne, że jesteś pedofilem, że gwałcisz swoje dzieci, zrobimy podstępne zdjęcia, poza tym już mamy filmik nagrany. Zrobią taki montaż, puszczą mu ten film, że on po prostu gwałci kogoś albo coś i on już jest utopiony. Już musi robić to, co oni mówią, bo nawet kiedy zrezygnuje, to i tak mogą ten filmik puścić i po prostu dać to na wizję. Są tak skorumpowani wszyscy ludzie w rządzie. I muszą robić tak, jak oni grają, tak oni muszą tańczyć. Samson. Wracamy do Samsona. Samson dorósł już do wieku, gdzie zaczyna szukać panny. Zobaczył prawdopodobnie piękną dziewczynę od Filistynów. Z Filistynów. Filistynkę. Spodobała się jemu. Przyszedł do swojego ojca i matki i mówi: słuchajcie, zobaczyłem piękną pannę. Dajcie mi ją za żonę. Zorganizujcie mi wesele i dajcie mi ją za żonę. Matka i ojciec nie za bardzo zadowoleni. Powiedzieli: Samsonie, synu nasz kochany, czy ty nie możesz sobie wybrać jakiejś ładnej panny z naszego narodu, z naszego plemienia? Mało jest dziewczyn. Rozejrzyj się tylko. Czemu ty się upierasz na tej Filistynce? Czy panu się to nie podoba, że ty chcesz wziąć Filistynkę? Przecież wiesz dobrze, że my nie mamy się bratać z innymi narodami, z innymi plemionami, z innymi narodami. Że to będzie wbrew woli pana. Samsonie. Ale Samson się upierał i po prostu zaczęli organizować mu ten ślub z tą Filistynką, wesele. I teraz, czy ktoś z was w ogóle doczytał całą tą historię? Że tam jest dokładnie napisane, że to pan sprawił, że Samsonowi się spodobała ta Filistynka, bo chciał wejść w wojnę z Filistynami i wykorzystać Samsona, by po prostu ich niszczyć? Prowadzić walkę z Filistynami, bo wtedy Izrael był pod panowaniem i okupacją filistyńską? Pan sprawił, że Samsonowi się spodobała właśnie ta panna, a nie inna.
ta Filistynka, chociaż rodzice mówili, że to jest wbrew woli pańskiej. Czy to było wbrew woli pańskiej, czy to było według woli Pana? To było według woli Pana. Tylko że rodzice tego nie rozumieli. Nie rozumieli, co się dzieje między nim a Samsonem, a tym, co Pan przygotował w jego życiu. I powiedzieli: Samsonie, to nie jest wola Pana. Ale to była wola Pana. Jak wiele razy w naszym życiu się wydarzają rzeczy, które po prostu nas zaskakują, są dla nas po prostu jak piorun z nieba i my nawet możemy nie wiedzieć, że to jest wola Pana, że tak się stało. I teraz oczywiście będzie wielu krytykantów, którzy powie: o, złamałem sobie nogę, czy to była wola Pana? Złamałeś sobie nogę, bo gdzie się włożyłeś? Tam, gdzie nie powinieneś się włożyć. Nie krytykujmy. Chodzi mi o krytykę, że po prostu wiele razy krytykujemy ludzi za to, co się wydarza w ich życiu. Ale nie wiemy, jaki jest koniec tego. Musimy wiedzieć, że Pan dopuszcza do nas wiele różnych sytuacji, w których może nas sprawdzić. Na niektórych to może, nie wiem, być nie coś słabego, coś miękkiego, a dla niektórych to może być twarde doświadczenie, które ten człowiek musi przejść, żeby po prostu spokornieć, żeby zmięknąć, żeby nauczyć się po prostu pokory i ogłady. Im więcej w tobie pychy, tym więcej będziesz miał doświadczeń. Pan nas uczy, doświadcza nas, żeby nasza wiara była wzrastała. Słuchajcie, weźcie, bo chciałem zrobić taki filmik, ale nie zrobię tego filmiku, tylko wam po prostu dam na wyobraźnię to. Masz na przykład dwie tubki. Tubki, w której jest jakaś zawartość, ale na tubkach nie jest napisane, co jest w środku. Tubki wyglądają tak samo. Odkręcasz korek i teraz co musisz zrobić, żeby zobaczyć, jaka jest zawartość tubki? Co jest w tubce? Musisz ją nacisnąć, musisz ją ścisnąć, żeby wyszła z niej zawartość. Z jednej zawartości może wyjść miód, a z drugiej zawartości może wyjść kał. W momencie, kiedy ściśniesz tą tubkę. Chociaż te tubki wyglądają tak samo. Jak byś opisał tę sytuację? Ja ci opiszę tę sytuację. Kiedy jest presja, kiedy jest ciśnienie, kiedy jakaś sytuacja życia cię ściśnie, to dopiero wychodzi z ciebie, kim ty jesteś naprawdę. Czy ty jesteś wierzący, czy ty jesteś jeszcze niewierzący? Czy ty jesteś ten, który ufa Panu, czy ten, który nie ufa Panu? Jeżeli sytuacja, czy jakaś osoba cię ściśnie, doprowadzi cię do ściany i cię ściśnie przez swoje zachowanie względem ciebie, po prostu będzie cię przeklinała, albo będzie po prostu plotkowała na twój temat, powie coś złego na twój temat w towarzystwie i ty się oburzysz, to ta sytuacja cię ściśnie i wtedy ciekawe, co z ciebie wylezie. Czy wtedy cię wylezie to, co Chrystus się uczył, czy po prostu wylezie z ciebie cielesność? Będziesz przeklinał tą osobę i będziesz mówił na nią źle, tak jak ona na ciebie. Zło dobrem zwyciężajcie. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się o tych, którzy was prześladują. To czynisz, czy po prostu czynisz odwrotność tego? Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Dlatego wiele razy Pan dozwala, żebyśmy weszli w niektóre sytuacje, w niektóre okoliczności, żebyśmy sami siebie zobaczyli, jacy jesteśmy. Bo potrafimy sami przed sobą grać i udawać. Potrafimy sami siebie okłamywać. I to jest najgorsze. Że my jako istoty ludzkie potrafimy sami siebie zwodzić. Oszukiwać swoje własne serce. Dlatego przychodzi sytuacja i wtedy jest wypróbowanie twojej wiary, twojego zaufania, twojego powierzenia Panu. I sam siebie, sam na siebie patrzysz i widzisz, jaki jesteś pożałowania godny. Ile jeszcze jest do zmiany w tobie, ile jest do zmiany we mnie. Myślisz, że ja nie przechodzę różnych doświadczeń, okoliczności, które po prostu mnie chłoszczą. Nie staję przed obliczem ludzi, którzy po prostu mnie nie lubią, którzy mnie potępiają, którzy krytykują mnie. Ale powiem wam teraz mądrą rzecz. Zapamiętaj to do końca życia. Że każdy człowiek, który stanie przed twoim obliczem i cokolwiek powie, czy cokolwiek zrobi tobie, to jest tester na twoją odpowiedź.
jak ty odpowiesz na tą sytuację, jak ty odpowiesz na to słowo, które wyszło z ust tego człowieka, jak ty odpowiesz na okoliczność, w której się znalazłeś. To jest test dla ciebie. Bo ktoś stanie przed tobą, zacznie kląć na ciebie, zacznie po prostu różne rzeczy na ciebie mówić, po prostu ci w twarz. Wtedy odejdziesz od niego i powiesz: Boże, po prostu za grzesznik, jak on tak mógł uczynić, ja go nienawidzę, ja go nienawidzę. I wtedy Bóg mówi: to był test dla ciebie. Jakie twoja będzie odpowiedź? Jeżeli to mówisz, to teraz mówisz: chłopie, nie przeszłeś testu, nie zdałeś egzaminu. Jeszcze raz, powtórka. Aż dojdziesz do miejsca, gdzie znowu taka sytuacja powstanie, powiesz: ja cię błogosławię, bracie. Ja cię błogosławię, człowieku. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nie mam do ciebie żalu ani złości. Ja wiem, że jesteś sfrustrowany. Jeszcze teraz mogę wymyślać. Ja mogę teraz różne snuć, wymysły o różnych sytuacjach. Ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Chodzi mi ogólnie o krytykę, że wiele razy znajdujemy się w miejscu, gdzie Pan nas testuje. Gdzie Pan nas doprowadza do takich miejsc, gdzie może nas wypróbować. Ale są ludzie dookoła, którzy będą cię krytykować. Pamiętaj, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą cię krytykować. Zawsze. Tak jak jest polskie przysłowie, jeszcze się nikt nie narodził, komu, kto by wszystkim dogodził. I tak jest. Nawet gdybyś był doskonały. Nie, poza tym tak, czy jesteśmy w stanie być doskonali dla wszystkich? Jeżeli nawet byś myślał, że już jesteś doskonały, to ubierzesz rano czarne skarpetki, pójdziesz do sklepu, jakaś babka powie: o, ubrał czarne skarpetki. On zawsze ubiera te czarne skarpetki. Nie mógłby ubrać białych? Podsłuchałeś się? Aha, dobra, to teraz muszę być... No jest jedna krytyka. Dobra, to ja teraz postaram się być doskonały. Ubierzesz białe, na drugi dzień wchodzisz do sklepu tego samego, kupić bułki. Druga sąsiadka. Białe ubrał. O. Wiecie, o czym mówię? Nigdy nie dogodzisz wszystkim. Jeżeli sam Bóg Wszechmogący w Synu Jezusie Chrystusie był potępiany, mówi na niego pijak, żaruch, cudzołożnik, opętany. Na Jezusa Chrystusa to mówili. A czy Jezus zawinił, czy coś powiedział złego? Czy powiedział coś, to było wbrew woli Bożej? Sam Bóg przez niego przemawiał. Sam Pan Jezus powiedział: ja nie mówię nic od siebie. Wszystko, co mówię, to to, co słyszę u Ojca. Ja nic nie robię od siebie. Wszystko, co widzę u Ojca, ja czynię. A jednak go potępiali. Czy my myślimy, że będziemy lepsi? To ty i ja mamy być wypróbowanymi pracownikami Pana w taki sposób, że w momencie, kiedy znajdujemy się w różnych sytuacjach, to nie mamy być tymi, którzy po prostu oddają tym samym tym, którzy nas krytykują. I tak samo ci, którzy krytykują. Jeżeli krytykujesz, to nie zdałeś egzaminu. Jeszcze wiele będzie przed tobą i Pan będzie cię doświadczał. I będzie to robił z miłości do ciebie. Żebyś nie był potępiony ze światem. Jest powiedziane, że Pan okazuje nam cierpliwość. Względem nas okazuje nam cierpliwość, byśmy nie byli potępieni z tym światem. Mamy się oczyszczać, uświęcać, mamy właśnie przechodzić przez te próby, doświadczenia, być wypróbowanymi pracownikami Pana, byśmy otrzymali koronę chwały, byśmy otrzymali koronę nagrody od Pana. Zobaczcie, że we wszystkich kościołach, w 7 kościołach w Księdze Objawienia jest powiedziane: zwycięzcy dam to i to, a zwycięzca odziedziczy to i to. Jest bieg. Bierzemy udział w biegu. I teraz, jeżeli ty się potniesz i upadniesz, wstawaj na nogi, otrzepuj się, wyprostuj kolana, tak mówi list do Hebrajczyków, wyprostujcie swoje omdlałe kolana i dalej do biegu. Nie biadajcie nad swoim losem, nie patrzcie na krytykantów, którzy jeżdżą po was jak po szmacie, tylko powstańcie, błogosławcie ich i dalej z Panem do przodu. Bo jest bieg. Meta to zamknięte drzwi. Pan niebawem zamknie drzwi, już nikt nie wejdzie. To jest meta. Także ty nie trać czasu na biadanie nad swoim życiem. Po prostu powstań i dalej biegnij. Szukaj Pana, szukaj Jego oblicza. W modlitwie, w postach. Wgryź się w Jego słowo, halleluja. Jak kleszcz się wgryza w ciało. Jak pijawka przyssi się do Jego słowa.
I tak jak mówiłem, jeżeli czytasz, to nie czytaj jako historię, po prostu wejdź w buty tych ludzi i spróbuj zrozumieć, co przeżywali. Psalmista Dawid, wiesz, on przeżywał w życiu różnych tragedii, katastrof. Własny syn przeciwstawił się przeciw niemu, chciał go zabić. Jeżeli czytasz w ogóle całą historię Dawida, jego psalmy, to wszystko, ile on przeżywał, a zobaczysz, że jest bohaterem pańskim. Halleluja, jest wspaniałym mężem Bożym, który dzisiaj daje nam inspirację przez Ducha Świętego. Każdy z nas przeżywa różne rzeczy. I ktoś kiedyś powiedział, nie jest ważny początek, jest ważny koniec. Nie jest ważne, jak zaczniesz, ważne, jak skończysz. W jakimś sensie to jest prawda. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj z Pana. Jeżeli Ty nie wierzysz już w Niego, On wierzy nadal w Ciebie. On wierzy w Ciebie. Przez Jego małe dotknięcie może zmienić się wszystko. Ważne, żebyśmy byli posłuszni w tym małym. Oddani i wierni w tym małym, co On nam daje. Wtedy da nam wielkie rzeczy. A jeżeli nie, zostaniemy w tym małym. Paweł Szaweł. Szaweł znaczy mały, Paweł znaczy wielki. Abram. Abraham. Dodanie jednej literki zmieniło całe przeznaczenie tych ludzi. Czy Ty wiesz, jeśli jesteś zrodzony z Boga i masz Ducha Bożego w sobie, należysz do Chrystusa? Czy Ty wiesz, że masz nowe imię? Że Pan dał Ci nowe imię? To jest chwalebne imię. Błogosławię Cię w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa w ten piękny dzień. Pokażę Ci trochę. Tutaj sobie nieraz przyjeżdżam, żeby nagrywać dla Was filmiki i błogosławić Was, jeśli to jest tylko możliwe. A krytykanci się zawsze znajdą. Są tacy, którzy mnie krytykują. Ale chwała Bogu, halleluja za krytykantów, bo wtedy oni są właśnie próbą dla mnie są testerem. Testerem mojej wiary, mojego miłosierdzia, mojej miłości w Panu. Im więcej ich jest, tym lepiej, bo wtedy się wyćwiczę w miłości, w przebaczaniu. Halleluja. Chwała Jezusowi. Niech Ci Pan błogosławi.